Tak sobie długo myślałem i myślałem i kombinowałem, co by tutaj zrobić fajnego na kanale. I stwierdziłem, że EuroFIFA musi powrócić na kanał. Seria, którą prowadziłem 2 lata temu, w FIFA 15. Starsi widzowie na pewno pamiętają, ci młodsi, ci nowi, ci, którzy dotarli dopiero teraz na mój kanał, możecie sobie zobaczyć, wpisać po prostu FIFA 15, w zasadzie EuroFIFA, FIFA 15, lachu, i zobaczycie tam mnóstwo materiałów, chyba 35 odcinków z tego było. Także EuroFIFA wraca, ale w wiele lepszym wydaniu. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tym razem mamy zupełnie nową, całkowicie inną planszę i zaraz sobie omówimy wszystko po kolei, co oznacza dane pole, żeby każdy wiedział też, jak to wszystko będzie się odbywać, z czym to się je, więc wytłumaczmy po kolei, zaczynając od początku. Zacznijmy od pola łapka w górę. Już wam mówię, co ono oznacza i jak będzie działało. Słuchajcie, pole łapka w górę jest bardzo dobre dla mnie. Jeśli stanę kiedykolwiek na tym polu, muszę popatrzeć na poprzedni odcinek, zobaczyć, ile było łapek w górę, i każde 7,5 tysiąca łapek w górę to jest jedna dodatkowa paczka, którą mogę otworzyć, więc naprawdę bardzo fajnie. Więc jak tych łapek w górę będzie, załóżmy, 15 tysięcy, to mam dwie dodatkowe paczki, także tak, to jest dobry moment na to, żebyś dał łapkę w górę. No i przejdźmy teraz do kolejnych pól. Jak widzicie, one się ogólnie powtarzają, więc wytłumaczę je każde po jednym razie, że tak powiem. Otwórz jedną brązową paczkę, tutaj nic chyba niesamowitego nie muszę tłumaczyć, po prostu otwieram brązową paczkę, przejdźmy dalej. Quicksell najlepszej karty, moja najlepsza karta w klubie zostanie skwicksellowana. Niestety, to jest jedno z tych pól, na których bym nie chciał stanąć. Przejdźmy do kolejnych. Złota karta, co oznacza pole złota karta? Więc bardzo jest to proste, po prostu mogę kupić sobie w danym momencie dowolnego złotego zawodnika na rynku. Oczywiście tutaj mam ograniczony budżet, ponieważ wszystkie końce, które będę pozyskiwał w tej serii, są jedynie z rozegranych spotkań, z awansów, mistrzostw. I do tego, jeśli trafię jakieś duplikaty, oczywiście wtedy też mogę sobie je sprzedać, ale resztę wszystkich kart zatrzymuję w klubie i tworzę sobie taką dużą bazę piłkarzy, czy tam, no, ogólnie zawodników, bo o to mi chodziło. Później kolejne pole to 2 razy złota paczka, oczywiście ta paczka większa, więc myślę, że lightowo. Później przejdźmy sobie dalej, foot draft, po prostu rozgrywam sobie draft, co zawsze może się okazać bardzo przydatne, ponieważ możemy trafić wielu fajnych zawodników. Później mamy też pole, na którym znajduje się 2 razy brązowa paczka, także dość też proste, chyba nie trzeba tłumaczyć. Później mamy downgrade. Co oznacza pole downgrade? Ono już było w poprzedniej edycji, w pierwszym sezonie. W drugim sezonie będzie działało podobnie, ponieważ jeśli tutaj mamy downgrade, to niestety z mojego jednego ze składów muszę jakiegoś zawodnika zdowngrade'ować do overalla niżej, bądź do zawodnika po prostu, którego będę miał słabszego na daną pozycję w moim klubie. Oczywiście jeśli nie będzie to jeden overall niżej, to może być też overall o 2 w dół, ale to musi być słabszy o 1, że tak powiem, zawodnik dostępny w moim klubie. Niejednokrotnie to nie będzie ta sama liga, więc nie będą to w ogóle wtedy zgrania, także to jest dość takie dość nieprzyjemne pole. Później mamy otwórz jedną złotą paczkę, więc bardzo proste kolejne pole i plus 10 do treningu, oczywiście soczek, boosty, nazywajcie to jak chcecie, dodajemy moim zawodnikom, to znaczy jednemu zawodnikowi, dowolnie wybranemu przeze mnie, plus 10 do wszystkiego. Kolejne pole to pole Pink Slips. Jak widzicie, jest tych pól 2, tak fajnie po rogach są poustawiane. Jeśli trafię na to pole, muszę zagrać w kolejnym spotkaniu moim składem, obojętnie jakim, ale jeśli przegram, to niestety nie dzieje się nic fajnego, ponieważ muszę wtedy sprzedać po najniższej możliwej kwocie mojego najlepszego zawodnika z klubu. Jeśli zremisuję lub wygram, nic złego się nie dzieje. Kolejne pole to Quicksell paczki, jak widzicie, więc otwieram po prostu paczkę za 7,5 tysiąca końców, a w zasadzie za 150 FIFA pońców, bo za FIFA pońcy będę otwierał paczki i niestety muszę ją squicksellować, więc jeśli trafię coś dobrego, to ból tyłka będzie niesamowity. Później mamy znów brązowe paczki i mamy też coś takiego jak brązowy skład. Muszę zagrać po prostu moim brązowym składem, więc żeby nie było cały czas, że będziemy grali jednym złotym składem, czasem będę musiał zagrać brązowym składem, czasem srebrnym, jak też widzicie. I mamy też jeszcze złoty skład, jak widać na dole, a do tego dojdziemy za chwilę. Mamy też coś takiego jak paczka specjalna. Paczkę specjalną otwieram wtedy, kiedy one są dostępne. Więc jeśli nie będzie dostępnej paczki specjalnej, to wtedy otwieram po prostu najwyższą możliwą, jeśli chodzi oczywiście o cenę, paczkę. Więc jeśli nie będzie żadnej za 15, za 20 tysięcy, otwieram taką zwykłą za 7,5 tysiąca, ale jeśli będzie jakaś specjalna, to oczywiście mogę ją otworzyć. Później znów downgrade, skład srebrny, brązowa karta, dowolną mogę sobie kupić brązową kartę, 2 razy złota paczka, upgrade, to samo co z downgrade'em, tylko sobie mogę jakiegoś dowolnego zawodnika ulepszyć, więc to po downgrade'ach się naprawdę bardzo przyda. Mamy tutaj 2 razy brązową paczkę, znów quicksell,
najlepszej możliwej karty. Potem mamy znów złotą kartę, więc te rzeczy już Wam omawiałem. Przejdźmy jeszcze na dół, bo tutaj mamy coś takiego jak bankrut. To jest pole chyba jedno z najgorszych. No może gorsze jest jedynie quicksell najlepszej karty. Bankrut pole oznacza to, że muszę usunąć wszystkie moje zebrane do tej pory coinsy, czyli kupię jakiegoś zawodnika po prostu na rynku transferowym. Jeśli mam uzbierane 20 tysięcy coinsów, kupuję kogoś za 20 tysięcy i quickselluję. No fajnie. I mamy coś takiego jeszcze jak najsłabszy możliwy skład. Muszę rozegrać kolejny mecz najsłabszym możliwym składem, więc jeśli będą jakieś brązowe karty, to po prostu patrzę po overallach, ustawiam najsłabsze możliwe. No i muszę niestety rozegrać mecz ligowy takim właśnie składem. Przegapiłem chyba jeszcze jedno jedyne pole, czyli losowy skład. I to jest tak, to było ostatnio, po prostu losuję sobie numery. Zależy od ilu, do ilu, nie wiem, ilu zawodników będzie w klubie, załóżmy od 1 do 500. No i po kolei ustawiam sobie całą jedenastkę. Niejednokrotnie zdarza się, że bramkarze grają na ataku, obrońcy grają na pomocy lub pomocnicy nawet stoją na bramce, także tak to wszystko wygląda. Zobaczycie zaraz, jak to wszystko wygląda w praniu, także myślę, że o wiele łatwiej Wam będzie to zrozumieć. Oczywiście, jeśli ta seria Wam się podoba, zostawcie tą łapkę w górę i lecimy z pierwszym meczem. Aktualnie mój skład prezentuje się w następujący sposób. Oczywiście to są wszystkie karty, które otrzymałem na samym początku. No i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Mam tutaj kilku naprawdę fajnych zawodników, jeśli chodzi o połączenia, ponieważ mam Argentyńczyków nawet czterech, tu był jeszcze jeden, piąty, ale już mi nie pasował do tego składu, ponieważ nawet jakbym go tutaj wrzucił, to mam minus 6 z grania. Także tak to wszystko się prezentuje. Trzech zawodników też złotych, więc mam nadzieję, że fajnie jakoś będą w stanie tutaj to na początku wszystko wzmocnić. Oczywiście kostką rzucimy dopiero po pierwszym spotkaniu, więc przed nami pierwszy oficjalny mecz w tej serii. Zobaczmy na skład mojego pierwszego przeciwnika w tej serii, jak to wygląda. Alex Hunter na ataku 4-3-3, formacja 73 rating i zgranie na poziomie 70, kilku złotych zawodników, kilku srebrnych, mamy też dwóch brązowych. No to może być naprawdę ciekawy mecz, tutaj trener jego się już cieszy, mam nadzieję, że ten uśmieszek mu za chwilę zniknie. Pierwszy strzał na bramkę obok słupka, szkoda, że to nie wpadło, mogło być 1-0. Nie gra się łatwo tym składem, no ale muszę wszystko zrobić, żeby wygrać. Ależ piękne podanie, zobaczcie, spróbuję to uderzyć, może wpadnie. I pierwszy metalowy pręt w tej serii oczywiście też musiał być. Oj, to może być 1-0 i niestety tak też się stało. Kto strzelił bramkę? Chciałbym zobaczyć jego nazwisko, czy to była jedna z tych kart brązowych, czy raczej właśnie któryś zawodnik złoty. No nie widać teraz, niestety, no przegrywam 0-1. Niezbyt fajnie się zaczyna ta seria póki co, no trzeba to odrobić, to był Traore. No, może teraz odpowiedź, znów strzał zablokowany, nie mogę się przebić przez jego obronę. Piękne podanie, prosto padłe, ale chociaż utrzymał się przy piłce i mamy 1-1. Myślałem, że on to w ogóle straci. 39 minuta spotkania i piękne wyrównanie. No i teraz przyjmij i ładnie to uderz. Tak jest, 2-1. 48 minuta spotkania. Wychodzimy na prowadzenie. To brązowe karty tak potrafią. 2-1. 53 minuta. Mogło być 3-1. Tutaj na krótko postaram się jeszcze to rozegrać. Albo wiecie co? Tutaj tak fajnie jest ustawiony mój zawodnik, może spróbujmy dośrodkować. Ej, halo, to gdzie ty to wrzuciłeś? Tak jest, rozegrane na spokojnie, 3-1, 60 minuta spotkania. I nie wiem, czy to właśnie ci napastnicy, którzy zostali wprowadzeni teraz w drugiej połowie, nie grają zdecydowanie lepiej niż tamci, którzy grali wcześniej. Czyżby jeszcze jedna bramka? Po długim to... Ojej, za dużo wymagam od nich chyba w tym meczu już. Jeszcze jedną, dorzuć na koniec, tak jest, 4-1, 86 minuta spotkania, tak, tą nogą strzeliłeś, pochwal się. No i mamy koniec tego pierwszego historycznego spotkania, bo od tego wszystkiego zaczyna się ta seria i zobaczmy teraz, jakie tutaj były statystyki. Guerra, zawodnik meczu, 9-6 ocena, pomimo tego, że nie strzelił żadnej bramki. No cóż, bywa i tak, 4-1, tutaj zwycięstwo, tak jak powiedziałem. 58% posiadania piłki, 11 strzałów, 7 celnych. No widzicie przewagę nad moim przeciwnikiem, chyba zdecydowaną. Także 3 punkty trafiają na moje konto i pora rzucić kostką po raz pierwszy w tym nowym sezonie tej serii. Tak jak powiedziałem przed chwilą, pora rzucić kostką po raz pierwszy. No i zobaczmy, co ciekawego mi wypadnie. Mamy tutaj, nie wiem czy widać u Was, widać chyba.
Mamy numer 1, więc co my tu mamy? Nie, no serio? Niestety, na początek nie mamy nic fajnego. Mamy brązową paczkę do otworzenia. Brązowej paczki nie można kupić za FIFA pońcy, więc musiałem sobie kilka koszulek squixelować. Dlatego on teraz 1300 końców i otwieramy paczkę za 750 końców. Paczka brązowa i zobaczmy, jaki będzie mój fajny upgrade z tej mega dobrej paczki. Perez, bramkarz. Czy on mi się przyda, czy nie? To zaraz się okaże. Mamy oprócz Pereza jeszcze Hayesa i mamy De Jona. Raczej ci piłkarze mi się nie przydadzą. No jeszcze na końcu się kryje 100 końców, także to sobie oczywiście wezmę. Zabieram wszystko do mojego klubu. No i teraz mam taki dylemat. Czy dawać tutaj bramkarza, czy nie? Minus 6 do zgrania, ale zobaczcie, o ile on jest lepszy. Ten ma 56, a ten ma 61 overall. Więc ja sobie ich wymienię. Tutaj prawego obrońcę nie będę zamieniał, ponieważ no jednak Boka jest zdecydowanie lepszy. Także nadal tak wygląda mój skład. Będę musiał się mierzyć z moimi kolejnymi przeciwnikami, grając właśnie w ten sposób. No cóż, oby się udało. I to byłoby na tyle w tym pierwszym pilotażowym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało, że zostawicie łapkę w górę i klikniecie pod spodem subskrybuj. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to wszystko, co robicie, za komentarze, za łapki w górę, za wspieranie mnie w każdy możliwy sposób i mam nadzieję, że was nie zawiodłem kolejną serią. I jeśli pytacie też o FIFA na Orliku, to nie było jej dlatego, że po prostu pogoda nie sprzyjała akurat. Nie miałem tego jak nagrać, bo iść nagrywać w deszczu dla mnie jest to bez problemu, tylko gorzej z aparatem. Ale mam nadzieję, że w końcu w tym tygodniu z tym uda mi się ruszyć, także myślę o tym cały czas spokojnie, nie olałem tego. Widzimy się kolejnym razem, zapraszam was też w poniedziałek wieczorkiem na live o 19 na Hitboxie, link w opisie. Trzymajcie się, na razie i piona!